Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy tutaj, studio Telewizji Przemysłowej Giełda Poznań. Wystarczyłoby, drodzy Państwo, sięgnąć tutaj do najnowszych zagadnień literackich, żeby po prostu zrozumieć, na czym polegają, to rozróżnić fenomeny od polityki, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat polityka, no, fenomen to jest w pewnym sensie przeciwstawność polityki, ale te nowe wartości są tak naprawdę, drodzy Państwo, ważne, albo też nawet bardzo ważne po prostu. I z tym tak naprawdę trzeba się, drodzy Państwo, liczyć, że tak to dodam, drodzy Państwo, po prostu. Co mówi na to Francja, drodzy Państwo? No Francja to jest piękny, piękne państwo, drodzy Państwo, ale powiem szczerze, że tutaj akurat Francja mówi tak. My jesteśmy państwem jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie wszędzie po prostu, drodzy Państwo. No i tutaj akurat można z nimi tutaj tak osobiście na takiej koleżeńskiej właśnie demokracji się dogadać i się porozumieć, drodzy Państwo. No Francja mówi, że mają już tak daleko posuniętą sztukę, że jest ona po prostu związana nawet, drodzy Państwo, z marketingiem. No to bardzo fajnie, drodzy Państwo. Na Polsce oczywiście też to jest i o wiele jest tego jeszcze więcej. Ale, drodzy Państwo, warto jest tutaj z Francją takie rozmowy wprowadzić. Warto jest Francję zapraszać, dlatego że Francja jest bardzo otwarta i jest bardzo piękna. Polska też jest bardzo otwarta i też jest bardzo piękna oczywiście, ale tutaj Francuzi naprawdę, jeśli o to chodzi, to dominują. No tutaj akurat polskie technologie mogłyby być jeszcze bardziej, drodzy Państwo, wyeksponowane i niedługo to oczywiście będzie, że tak dodam, drodzy Państwo. No tutaj Niemcy mówią podobnie, że Polska mogłaby być, drodzy Państwo, bardziej otwarta, dlatego że tutaj niemiecka ta geografia i niemiecka jeszcze ta tak zwana infrastruktura różni się znacznie od polskiej infrastruktury, drodzy Państwo, więc tutaj akurat weźmy po prostu dodatkowo jeszcze takie opcje, które by były współpracą i by były korzystnie, by odzwierciedlały po prostu współpracę również dla Niemiec, drodzy Państwo. No, taką politykę należy, drodzy Państwo, w najbliższym czasie prowadzić. Na północy Polski oczywiście jest to już prowadzone od wielu, drodzy Państwo, lat. Tym niemniej oczywiście należy też jeszcze wzmożyć te właśnie działalność w ramach właśnie społeczeństwa i działalności społecznej, drodzy Państwo, oczywiście. Drodzy Państwo, tak jak to widać, oczywiście czasami budowanie infrastruktury i polityka tak zwana partyjna różni się, dlatego że różne są, drodzy Państwo, te zasoby po prostu towarowe, drodzy Państwo, i różne są też właśnie zasoby materialne, drodzy Państwo. Ja chciałbym jeszcze oczywiście tutaj nadmienić to, że warto by było tutaj akurat prowadzić te kampanie polityczne już tak naprawdę sięgając dalej niż ta tak zwana polityka regionalna, dlatego że jest to tak naprawdę, drodzy Państwo, warte może zachodu, drodzy Państwo. Mówi się o tym już od dawna, więc jest to jasne po prostu. Innego, drodzy Państwo, mówią Węgry. Węgry to mówią już od lat 80., żeby przyjeżdżać na wakacje do Budapesztu i do innych miast też. Węgry zapraszają na pikantną kuchnię, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, Węgry tutaj starają się w pewien sposób tak zoligopolować ten rynek żywieniowy, drodzy Państwo. To było już obserwowane właśnie w latach 80. Między innymi chodzi o galaretę z mięsem. Między innymi chodzi tutaj też o politykę międzynarodową na terenie Europy i należy to po prostu, tutaj Węgry są bardzo dobrym państwem dla turystyki, ale jeżeli chodzi, drodzy Państwo, już o rozmawianie z Węgrami, no to należy zwrócić uwagę na to, że Polska jest o wiele większym państwem i ma o wiele, wiele, wiele więcej do powiedzenia w zakresie i na opcjach, właśnie w opcjach polityki, drodzy Państwo, światowej. Polska jest innym państwem, na którym jest jeszcze to mocarstwo, drodzy Państwo. Rosja jest państwem, jak to się mówi, miliarderów, drodzy Państwo, i też tym właśnie mocarstwem rosyjskim, więc z Rosją prowadzone są rozmowy praktycznie, że cały czas, drodzy Państwo, dlatego tutaj Węgry, a Rosja to tak naprawdę na turystyce to są dwa zupełnie inne, drodzy Państwo, właśnie
podmioty i te właśnie przedmioty turystyki, sama turystyka i te kraje wtedy będące przedmiotami są tak naprawdę dla nas jak najbardziej korzystnie usytuowane. Już nie tylko mówimy tutaj właśnie o turystyce, ale też o korzyściach i walorach też oczywiście związanych właśnie, drodzy Państwo, z turystyką. I to należy wiedzieć i o tym należy pamiętać, drodzy Państwo. Oczywiście to należy też, oczywiście, drodzy Państwo, przeżyć lub też, że tak powiem, doświadczyć, drodzy Wybory Państwo. Samorządowe w Polsce oczywiście, drodzy Państwo, pokazały, że jest wielkie zaufanie do, drodzy Państwo, demokracji, że demokracja ma się tak naprawdę bardzo dobrze i wyśmienicie. I tak naprawdę, drodzy Państwo, te wybory udowodniły to, że tak naprawdę ta stabilizacja dobrobytu i poszerzanie tego dobrobytu też, drodzy Państwo, to jak najbardziej jest brane tutaj przez analityków oczywiście polityki pod uwagę na czołowych, na priorytetowych też miejscach, że tak powiem, drodzy Państwo. I to udowodniły ostatnie wybory samorządowe właśnie, drodzy Państwo, dzięki czemu właśnie o wiele szybciej rozrastają się niektóre miasta, takie jak Wrocław, takie jak Szczecinek. Dzięki temu też rozrastają się też inne miasta, drodzy Państwo, na południu, na północy Polski i na południu Polski rozrastają one się właśnie dzięki, drodzy Państwo, turystyce. I oczywiście to jest wszystko jak najbardziej wskazane, to jest wszystko przewidziane, drodzy Państwo. I o to w tym wszystkim właśnie, drodzy Państwo, bądź co bądź chodzi. I to jest oczywiście na plus, drodzy Państwo. I jeszcze więcej jest innych opcji, drodzy Państwo, takich jak właśnie rozbudowywanie infrastruktury i poszerzanie gospodarki o kolejne, drodzy Państwo, tak zwane rdzenie, czyli tak tutaj akurat polska gospodarka takie coś już posiada, jak na przykład Śląsk, drodzy Państwo, tak? No to jest bardzo dobry przykład. Albo na przykład, drodzy Państwo, gospodarka tutaj rybna, czyli rybacy na północy Polski, Darłówko, drodzy Państwo, Świnoujście, Gdynia na przykład, tak? Tutaj będzie jeszcze te przetwórstwo, ono już jest, drodzy Państwo, tak naprawdę no wyeksponowywane, ale drodzy Państwo, cały czas tutaj dbanie jest i tutaj Państwo dba o właśnie wyeksponowanie kolejnych tych pionów, drodzy Państwo, i rdzeni gospodarki państwowej. Z kim wyśmienicie radzi sobie Francja, drodzy Państwo. Oni mają do dyspozycji Francję, Niemcy, a niedługo też właśnie Europą w pełnej tej mobilizacji będzie również Polska, drodzy Państwo. Oczywiście Polska idzie do Europy, Polska jest w Europie, ale ja tutaj mówię w tym momencie, drodzy Państwo, o walorach i opcjach technologicznych, drodzy Państwo, związanych bądź co bądź i między innymi też, drodzy Państwo, z polityką światową, więc tutaj po prostu, drodzy Państwo, czasami po prostu pewne takie pseudo-tradycje albo takie quasi-tradycje, że tak powiem, drodzy Państwo, stoją tak lekko do tego po prostu tak okrakiem, że tak powiem, jak to się mówi, dlatego że czasami akurat pewne decyzje są podejmowane już poza szczeblami polityki, drodzy Państwo. I to jest ten przykład, na który ja pragnę zwrócić uwagę, zwłaszcza na średnich miastach i na wielkich miastach, drodzy Państwo, dlatego że tutaj akurat ta gospodarka najszybciej i najszerzej i najdalej rozwija się, drodzy Państwo, i rozrasta się, drodzy Państwo, na wielkich miastach. Telewizja przemysłowa Giełda Poznań. Do widzenia Państwu. Jedno, drodzy Państwo, wymowa tego jest jasna, drodzy Państwo, jest najprostsza, drodzy Państwo, dlatego że miasta mają wiele instytutów naukowych, wiele tak naprawdę katedr nauki, katedr naukowych, dlatego właśnie już jeżeli chodzi o kulturę, dobrobyt i też, drodzy Państwo, tak naprawdę ten popyt gospodarczy, no to rozwijają to tak naprawdę w jak najszerszym zakresie tych opcji i tych właśnie tak zwanych zjawisk, drodzy Państwo. Do widzenia. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Do widzenia Państwu. Jeszcze jedno tylko powiem, że należy o to dbać, dlatego że tutaj akurat kultura wielkich miast i kultura tak zwanych mieszczan zdecydowanie różni się od, drodzy Państwo, tej agroturystyki, drodzy Państwo. I ja na to zwracam
uwagę, drodzy Państwo, i proszę naprawdę się z tym zapoznać i mieć to na uwadze, drodzy Państwo, że nikt na wielkim mieście nie będzie robił wsi. To jest stare przysłowie i tak naprawdę, drodzy Państwo, ono cały czas funkcjonuje w społeczeństwie na wielkich miastach. Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Do widzenia Państwu.